Zapraszam do zakupu coins na supercoinsy.pl. Monety otrzymacie szybko i bezpiecznie, a z okazji Team of the Season do każdego zamówienia na co najmniej 300k dostaniecie w prezencie kartę TOTS. Z kodem rabatowym ADRIAN macie dodatkowe 10% zniżki. Link w opisie. Polecam. Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu kolejny draftowy challenge i moim gościem i przeciwnikiem będzie dzisiaj Dexu. Dokładnie, witam wszystkich bardzo serdecznie, ponownie witam wszystkich. Tak jest, moi drodzy, no i Dexu, jak może wiecie już z poprzedniego filmu, miał 18 urodziny, dostawał troszkę pieniążków. Dexu wyskoczył z wyzwaniem po prostu z kolejnym zakładem draftowym, łącznie do wygrania będzie tysiaczek. Dokładnie. Dexu, że odważy, tak tracić pieniądze, które się dostało od swoich bliskich, troszeczkę to dość nieostrożne posunięcie, postaram się te pieniądze odebrać. I dzisiaj, moi drodzy, bierzemy pod uwagę to, ile totsów zbierzemy w drafcie. Po prostu będziemy musieli się w tym przebijać, więc trzeba wybrać ostrożnie. Jeżeli będzie zwykła karta, to najlepiej nie brać karty zawodnika, który ma kartę Team of the Season, by była szansa, żeby on jeszcze wypadł. Także zasady przedstawiają się dzisiaj właśnie w ten sposób. Wy oczywiście subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, zostawiacie łapeczki w górę pod tym filmem, jak i będzie znowu dużo, to kolejny draftowy challenge sobie zrobimy. No i dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy niestety bez pieniędzy fizycznie, mamy za to swoje karty, zrobimy sobie przelew i po prostu na końcu odcinka będziecie widzieć screen z potwierdzenia przelewu, coś w tym stylu, no bo dość spontanicznie to wyszło. Dexu wpadł na apartament, no i mówi, że dawaj zakład, no a niestety kasy ze sobą nie zabrał. No i jedziemy, no Dexu, zacznij może ty. Proszę bardzo. Wiesz, dobra, będzie ten draft stary legendarny. Okej, wezmę sobie 4-2-3-1. Okej, przebieramy Lead, Manema. A zaryzykuję, może pójdę kolejne śpio. O, może coś dobrego tutaj będzie, nie ma tragicznych flary. Jest Diego Armando Maradona. Ale nie ma Totsa. Nie ma to ważniejsze. Ale proponuję coś takiego. Ikona jest, też jest liczona jak Tots, dobrze? Możemy tak zrobić? Dobra. Ikona też jest jak Tots, czyli ikona to jest plus za, jeden. Jak najbardziej jestem za. Także masz już w sumie plusa, cię zrobiłem dość dużego, ale to nic, jak cię przebije. Ławka rezerwowych. Jest. Nawet. I to jaki Tots? I to jaki Tots? Ale jaka trójka na jeszcze w ogóle, kto zaraz zrobi drafta 195? I co? I jest? To tu kurde! Toty, no ale... Nie wiem. No nie, no, no musisz dać Totsa. Nie, to chyba wezmę, wiadomo, ale... Toty się nie liczą, Toty się nie liczą w ogóle. Dokładnie. Tylko ikony i Totsa. Czy to jest żart, moi drodzy? Czy to jest żart? To co są... Co jest grane? Pierdziele, ej, jakie wybory, stary, jak to chyba... Coś w końcu słabszego. No! Przejdę od razu do środkowego obrońcy. Nie gadajcie nawet, że znowu ikona, że Tots. Nie tyle razy, nie tyle razy. Coś dobrego. Jest Tots? Nie! No nie! Dobra, no tu jest dużo Totsów. Marcelo. To tutaj wezmę tak jak Fikus. Jeszcze raz pasuje, też pasuje mi on wszystko pod zgranie. No tu, tu będzie ostro, mi się wydaje. Co może jeszcze Arnold spadł? Cancelo! Cancelo tu! To jest grane! Dexu w tym momencie ma, masz 9 punktów i właśnie gratuluje 10. Ja pierdzielę, przez ten draft po prostu może... Nie, to jest niemożliwe. 11 punkt, dobrze mówię? Jeszcze mam zgrania. Patrz, co się z tym składem dzieje. Niesamowite to jest. Moi drodzy, tu się dzieją rzeczy niestworzone. Leroy Sané. Troszeczkę spokojniej. Co dalej? Nie, no nie. Nie, ja wychodzę. Co tu się wyprawia? Kolejny tos. Ja. 10 tosów masz już i 3 ikony. Kolejny. Uwaga. Dlaczego? Ale Aubame jak z takiej pary. Ja nie mogę. Po prostu to jest niemożliwe dzisiaj. 94 oceny ogólnej, tu mi się wydaje, że z tymi kartami to ty byłoby 95. Że póki co Dexu jesteś na znakomitej drodze. Dokładnie. Dlatego by ten challenge wygrać i to jest 11 tos. Czy ty wiesz, że ty możesz pobić rekord tosów w drafcie? Wyrównałeś go już właśnie. Tak, w Polsce nikt nie zrobił więcej niż 11 tosów w drafcie póki co. Tutaj nie może być tosa. Nie ma. Bardzo dobrze. No i teraz ostatni wybór, decydujący właściwie o tym, czy tutaj będzie coś jeszcze. Chyba nie, chyba nie. Jest 12 tot! Co tutaj się wydarzyło? 12 totów w jednym drafcie za pierwszym podejściem. Gratulacje, po prostu gratulacje Dexu. Jeszcze co ty tam jeszcze? De Jonga, Havertza, Arnolda, Cancelo, Eriksena, Ben Yedera. Są potężne karty Team of the Season. No, czyli Dexu oficjalnie masz 12 dotsów i 3 ikony, co daje 15 punktów. Na 23 możliwe, to jest fajnie. Moja kolej, mam nadzieję Dexu, że cię przebiję, chociaż szczerze mówiąc to, co ty zrobiłeś tutaj w pierwszym drafcie. Możliwe, że jest rekord polski. Bardzo możliwa, a wręcz, no jestem prawie pewien. Dobra, ja sobie zrobię na chyba pomiędzy drafta, mam oczywiście każdy po 3 próby. Dobra, ja wezmę 4-3-3 ofensywnie. Jestem pewien, że tutaj będzie lepiej. Zobaczysz Dexu, bo już tutaj będzie ikona lub Tots. Zaczynamy! Ronaldinho! O! Niebieski? Albo ikona? Jest, lecimy! Viene!
i lecimy na napad. Tutaj też by się przydała ikonka lub Team of the Season. I jest! Jest Ilcic, jest Ben 1. Bez Ben 1, bo jest fajniejszą kartą, nie ukrywajmy. Ale skrzydło, tu też może być niebiesko lub biało. Ale nie jest i to nie fajnie, że Silver zaczynał na tej pozycji. Ojej, nie no, to się dużo gorzej to zaczyna niż od Dexa się zaczynało. Ojejku, co tu się dzieje? Halo! No nie no, ja już jestem właściwie bez szans, żeby cię przebić. Nie wiem, co by się tu musiało zacząć dziać, ale o, jest to. Tak, matematyczne szanse jestem, Dinie uratował. I Silesem, no i właściwie mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów. No nie ukrywajmy, moi drodzy, 10 na 12 wyborów w tej Team of the Season lub ikona, to jest niemożliwe. W momencie mam tylko już jedną pomyłkę, że tak powiem, do wykorzystania. Jest Johan no tutaj Kruszwica. Jest Johan Kruszwica i jedziemy, jeszcze może się uda, kto wie, taki niesamowity comeback. No, Doherty. Jakiś comeback tutaj coś czuję. Jakiś... Teraz ikona, to znowu jest. Ciekawie. Będzie groźnie jeszcze, tutaj będzie to, czuję to. Jest, jest, Doomfries. Wybieramy dalej, jeszcze nic nie jest stracone. Jest szansa, moi drodzy, jest jeszcze szansa. Uwaga, czy znowu jakiś toc? Ajajaj, już ostatnia pomyłka została wykorzystana. Bierzemy Welę, bo ona tutaj nie ma toca. No i tutaj muszą być już same karty, toc i ikony. Dokładnie. Czy tutaj taka będzie? Jest, Hadzic, to jest fantastyczna karta. Jakby patrzeć, to może nie fantastyczna, przesadziłem, ale ten Welę jest imponująca na pewno. Ale czy tutaj cztery karty będą wszystkie niebieskie i ikony? Dokładnie. Nie sądzę, no już tutaj chyba się to zakończy. Tak, kurde. Koniec. No i co? Właściwie ja dokończę ten draft. Zobaczymy sobie, czy tutaj jeszcze byłoby o co walczyć i co wygląda na to, że no, że nawet by było. Bo jest Joshua Kimmich, jest kolejna ikona i czy braknie mi dwóch punktów, czy jednego do Dexa? Uwaga. Jednego. Jednego punktu, a więc 14 punktów. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ktokolwiek uzbiera nawet 14, a tymczasem rekord do Dexa należy i to jest 15 punktów. I ja, moi drodzy, wyrównuję też swój własny osobisty rekord soców, nie rekord polski, bo rekord polski należy do Dexa w tym momencie. Dziękuję. Ale jeżeli chodzi o mnie, no to tutaj też nieźle. 11 soców, 3 ikony, ale to o jeden punkt za mało, żeby przebić tutaj pana Kubę. Także lecimy z kolejnymi draftami. No Dexu, kolejna twoja próba, ale jesteś w dość komfortowej sytuacji, na tyle komfortowej, że możesz sobie nawet wybrać, czy za pońcy, czy za końcy. Ja to wiesz, zaryzykuję tam 4-3-3 mimo wszystko. Dobrze, dobrze. Myślę, że te SPD też mają fajny los. No dobra, zobaczymy. Ryzykuję. Jest, dobrze, bo zaczynamy z ikony. Jari Wittmann. Czyżby tutaj kolejny jakiś rekord się szykował? Uwaga. No jest, jest to. Piątek! Gramy Polaka! Zobaczymy dalej. SPD. No jest, jest Fernandinho. Więc gładko tutaj poszło. Drugie SPD. Thiago Busquets, coś tego typu. Jest Thiago. Patrzcie, wymieniłem tego pana. Spróbujemy SO. Uwaga. Jest David. No chyba już nie przebije swojego poprzedniego rekordu. No raczej nie ma na to szans. Także, moi drodzy, bateria w aparacie jest słaba, a rekordu tutaj już Dexu swojego nawet nie wyrówna z wcześniej. Więc uzupełniamy skład automatycznie, bo myślę, że to nie ma co przedłużać. I lecimy do kolejnej rundy, tutaj automatyczne wybieranie. Wybrało Kulita jeszcze. Także to jest zabawna sprawa, ale my lecimy już z kolejnym drafcikiem. Moje drugie podejście do tego, żeby przebić Dexa, czyli 15 punktów do przebicia. Kolejna szansa na to, żeby to uczynić. Początkujący, ja zostaję wierny. Jaka formacja? Swojej taktyce i formacje są bardzo przeciętne. 5-2-1-2. Eksperymentalnie. Zobacz, co tutaj się stanie, człowieku. Patrz. Jest Johan Kruszwica. Zaczynamy od Johana Kruszwicy. Napastnik, no napastnik tutaj od razu ten toc Ronaldo niech wleci. Jest to. Nie Ronaldo, ale drugi napastnik, bo czemu nie? Zabawmy się tam z przodu. No, nie ma. Zabawiłem się za bardzo. Środek pomocy. Teraz Team of the Season. Oskar jest. Jest jeszcze Mleczan. Tam jest sobie Mleczana, bo lepsza karta teoretycznie. Patrz, pomoże. Kolejne SP tutaj troszeczkę niestety załamanie bym powiedział. O i SO, może tutaj jakiś toc albo ikona. Maldini bardzo fajnie mnie tutaj ratuje. I lecimy z kolejnym stoperem, tutaj troszeczkę słabiej. Nie przedłużamy na szybkości ten draft leci. Kolejny stoperinio i jest Bobby Moore, który też ratuje tutaj sprawę dość ostro. No, 5 punktów na 8 możliwych, to nie jest zły wynik. To jest dobrze, to jest dobrze. Tym bardziej, że teraz też toc jakiś.
Jest Kostić nawet. Wezmę sobie Kostića, bo wyższy Uberal. Dokładnie. I lecimy druga strona, może jakiś Alexander Arnold. Pan Wysaka i Doherty. Wezmę Dohertiego. Bramka, że tutaj nic nie wyskoczy, a jest to! Jest. Ale się ratował Emerson. I jest 8 na 11 punktów możliwych. Jest to jak najbardziej przebicia. Dokładnie tak. Potrzebuję tutaj co najmniej 7 kart, żeby wyrównać, ale może być ciężko. No tutaj jest Silver, ale to nic. To się musiało stać, wiedzieliśmy, że tak będzie. Tutaj jest niebiesko. Jest Thiago. Jest niebiesko, uratował ten Thiago. 10 oceny swoją drogą, całkiem nieźle to też wygląda. Kolejna fajna flara, Sokrates. Bierzemy Sokratesa, bo to jest fantastyczny wybór. Uwaga. Dobrze jest, dla mnie jest dobrze. Bardzo, bardzo ciężko to widzę już niestety na ten moment. Ale uwaga, no teraz coś dobrego musi być, jest Jesus na nas, bardzo fajnie. Czy tutaj będą 4 punkty na 6 możliwych? To jest bardzo ważne. Jest Neymar, ale... Próg już coraz mniejszy, już tylko jedna pomyłka, że tak powiem, się może znaczy na Embolo, ale to jest potężna karta, warta ponad milion. 4 karty, proszę. Może jeszcze coś być, mimo wszystko? Nie. Niestety nie, więc w tym razie... Też już nie przebije 15 punktów Dexa. Zobaczmy, czy tutaj byłoby blisko, mamy tylko 2 wybory do końca. Teraz ten Arnold jest w tocie. Arnold i tutaj Lloris, więc niestety, no okazało się, że blisko nie było, ale skład. Ale 12 punktów. No co Dexu, lecimy? Lecimy, lecimy. Ostatnia szansa, żebyś mógł jeszcze podbić poprzeczkę. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Nie jestem na dobrej drodze do wygrania. No niestety tak, a pamiętajmy, że stawką tutaj jest 1000 zł. Okej. 5 obrońców, to nie jest głupia opcja. Jak zaczniesz? Jest Gariny. Chyba Del Piero. Bardziej 2 na 2 punkty, 100% skuteczności, ale to jest dopiero początek, panie Leksu. No. Na razie zostaje trzeba przystępować. Gareth Bale. Uwaga. Uwaga. Jest Santi Cazorla. To Jezus, De Paul. A. Nie a, niestety, to tylko żart. A, wiadomo, dobra. No, wygląda to dobrze. Uwaga. Jest Kandu. Uratował. Damy. Dobra. Ikona, Todd. Nie ma! To jest Onana. Jest Petros. Jaszczyn i Ter Stegen. No to opłacało się, dobrze to zrobiłeś. Coś dobrego. Jest Varane, ale... Varane. No tutaj niestety Varana trzeba pominąć. Dzisiaj tocy są najważniejsze. Dokładnie. Razem z ikonami. Jest Schulz. Jest Schulz. Pasuje idealnie. No i co? Petki może. Do Herki. Mówisz, że masz Jerza Costa jeszcze. Chcę się troszkę stała komplikować, bo tutaj 8 wyborów, a 9 punktów masz uzbierane. Zobaczymy. Próg pomyłki coraz mniejszy. I tutaj coraz gorsza sytuacja. I co? 7 wyborów. Jest to Angelino. Jedziemy dalej. Dobra. Co? I szczęsny, który powinien mieć Totsa. Powinien mieć, owszem. A nie ma. No i chyba już tutaj nic się nie stanie. Co to jest takie flary w ogóle? Co? I na bramce wleci się jeszcze to. Ktoś może jeszcze to? Niestety nie, także do nawet wyrównania rekordu zabrakło dość sporo. Dokładnie. I teraz moja ostatnia szansa, żeby wygrać tysiaka. Trzymajcie za mnie kciuki. Panie Dexu. Ostatni draft. Wszystko się teraz zdecyduje. Jeżeli chodzi o formację, to tutaj gra mi nie pomogła. 4-3-3 defensywnie. To jest najlepszą opcją. I zacznijmy od ikony Lutosa. Musi tak być. Tak jest. No pierwszy taki fatalny początek, no niestety. Jedziemy dalej, no kurczę, podłamał mi już tam wybór kapitana. O Boże, nie no, tak się rozpoczyna. To nie można wygrać, no ja już tutaj... Tak. O, teraz zaczynamy, szał w boksu, patrzcie na to. Dziękuję. Prawe skrzydło. W końcu jest ta flara, którą każdy czeka. Jest pierwszy punkt, Luis Figo, jest ikona. Jeden punkt na 4 wybory. Teraz Busquets albo Thiago. Jest. Jasna, dobra, wracamy, moi drodzy. Jeszcze nie wszystko stracone, znowu to, albo ikona, jest Thiago. Ja zaczyna robić tutaj nic. 3 na 6, zrobiło się już tak optymalnie. Dla ciebie ciekawe, dla mnie nieciekawe. Znowu dobrze, wiene. Jasna, moi drodzy, kolejny to, proszę, nie, no to raz było najgorsze, co mi się mogło przytrafić. Weźmy to praka tak po prostu, nie. Tylko dwie karty mogę mieć inne niż tocy i ikony. Ja się zastanawiam teraz. Bramkarz, uwaga. Jest, trzymajmy, dziękuję. Jeszcze zostają resztki nadziei. Niby tak, ale ja się mimo wszystko zastanawiam, do jakiego sklepu pójdę po tym odcinku. Ale teraz jeszcze ta łapka. Okej. Okay. Bo jest Halstenberg, no dobra. I jedziemy dalej. My zawsze walczymy do końca, wy dobrze o tym wiecie. Dobrze. Ale ta walka do końca jest troszeczkę bez sensu, bo już tylko jedna karta może być kartą inną niż
ikony i tocy, i to jest właśnie ta ostatnia karta, bo teraz będą już tylko tocy i ikony. Także moi drodzy, mam 6 toców lub ikon, zostało 9 wyborów, musiałyby tylko takie karty teraz lecieć, no, umówmy się. Dziękujemy. Jest to niemożliwe, dziękuję bardzo. Także moi drodzy, nic by i tak z tego nie wyszło. Bardzo mało punktów zgromadziłem w tym decydującym drafcie. Tutaj miał być rekord, a wyszedł najgorszy draft, jaki dzisiaj robiliśmy. Deksu, przelew po odcinku. Gratulacje, przelew po odcinku, najprawdopodobniej się robimy, tak myślę. No i w tym momencie będziecie widzieć tutaj potwierdzenie przelewu, coś w tym stylu. No tutaj widzę, że urodziny się okazują jeszcze szczęśliwsze niż miały być. Zasłużył, rekord toców w drafcie, przynajmniej na to nagrywamy. Na tym moment, w którym to nagrywamy, to jest rekord toców w drafcie w Polsce, nikt więcej nie miał na pewno. Chyba, że miał, to dajcie dać w komentarzu, ale 12 toców, były jeszcze 3 ikony. Także gratulacje. No i co? No i co? No i dziękuję za oglądanie. Wbijajcie do Deksa na kanał, sprawdzajcie, co u niego się dzieje. Subskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapę w górę. Trzymajcie się, na razie.